Znajomo. To była piosenka Kaczmarskiego, a właściwie katalońska melodia, do której Kaczmarski napisał tekst. A teraz ten tekst został przetłumaczony na białoruski i jest jednym z hymnów, kilku hymnów rewolucji na Białorusi. Jeżeli to, co się dzieje, możemy nazwać rewolucją, oczywiście. to jest niesamowite, że tyle lat, a ta piosenka, tak naprawdę niedaleko od nas, jest nadal aktualna. Tak i w ogóle to aż nasuwa skojarzenia. Wiele rzeczy nasuwa skojarzenia z tą rewolucją solidarności z początku lat 80., Te śpiewanie murów, ta solidarność międzyludzka, te pokazywanie znaków Wiktorii wszędzie. Także no takie skojarzenia są kuszące, aczkolwiek nie wiem czy uprawnione. Nie wydaje mi się tym bardziej, że media ochrzciły to, co dzieje się na Białorusi, jako rewolucję telegramu, czyli aplikacji, co nie miało miejsca w latach 80. Tak, no rewolucja to jest w ogóle dobre sformułowanie znaczy dobre, bo jest nośne i, i dobrze się sprzedaje. E, rewolucja oznacza, mi się wydaje, jakąś zmianę. I taka zmiana w Białorusinach myślę, że nastąpiła. Zmiana mentalna, że oni się przestali bać chwilowo, ale mam nadzieję, że stale. Natomiast zmiany politycznej nie ma na razie. No i trudno powiedzieć, czy ona jest na horyzoncie, czy jeszcze to potrwa. Kuba dopiero co wrócił z Białorusi. Był jednym z nielicznych szczęśliwców, którym udało się wjechać. Już po wyborach, w czasie trwania protestów oraz wyjechać bezpiecznie razem ze zdjęciami oraz materiałem dźwiękowym. Także opowiem właśnie ja opowiem dzisiaj o tym, jak wyglądają protesty w Mińsku, jaka jest tam atmosfera. No i spróbuję chociaż odrobinkę pogdybać i opowiedzieć, co się stało. Zapraszamy. Cześć, to Kasia i Kuba. Słuchasz podcastu dobra podróż, gdzie podróże po polsce i świecie łączą się z przygodą, książkami i reportażem. Wpadnij na instagram dobra podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie historie z podróży dzieją się na żywo. By nie przegapić nowych odcinków. Subskrybuj ten podcast. Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy. Żyje! 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 To, co dzieje się dzisiaj na Białorusi. Zapowiadało się już od dawna. Były różne cykle tych protestów. Właściwie w 2010 roku po wyborach prezydenckich nastąpiły protesty nieporównywalnie mniejsze z tymi, które są teraz, które zostały bardzo brutalnie spacyfikowane przez OMON. Potem w kolejnych wyborach już nie było takich protestów. One były tłumione w zarodku. No i, no i rzeczywiście, dopiero teraz nastąpił ten wybuch. Czy, czy to było do przewidzenia no w pewnym momencie? Tak, na pewno, no bo ile można, ale że to będzie akurat na tych wyborach, to, to, to nie wiem, czy, czy to można było przewidzieć. Teraz sobie oczywiście możemy powiedzieć, że tak, oczywiście. Zresztą ta masa krytyczna w Białorusinach zbierała. To akurat było widać, bo już od maja były te protesty. Do wyborów stanęli też ludzie, którzy zebrali więcej podpisów niż Łukaszenka, jak Wiktor Babaryka na przykład. Szybko zniknęli z tak, przestrzeni publicznej. Tak, no, starą, dobrą metodą y, wytoczono im zarzuty y, o malwersacje, o zamachy stanu i tak dalej, i tak dalej. Więc Łukaszenka tradycyjnie pozbył się swoich konkurentów. Za aresztowanego blogera postanowiła startować żona, czyli Svitlana Cichanowska. no i Łukaszenko. Jakby pozwolił jej startować. Ona zresztą złożyła swoją kandydaturę na godzinę przed zamknięciem możliwości zgłaszania kandydatur. Dość mądrze. Tak. Znaczy, to, to, to jakby jej nie chciał pozwolić, to by i tak nie pozwolił, no ale ewidentnie uznał, że cała kobieta, jakaś gospodyni domowa będzie mu zagrażać. No i okazało się, że rzeczywiście. Niedocenianie kobiet może skutkować bardzo dużymi skutkami. Tak, jako że Białorusini już nie mieli naprawdę na kogo głosować i Cichanowska była tą jedyną, na którą można było głosować, oprócz Łukaszenki, no to wzięła na siebie całe to niezadowolenie ludzi i zgarnęła no, całą pulę, można powiedzieć. Niestety nie ma jej jednak na Białorusi w tym momencie. Oficjalne wyniki wyborów to jest 80% z groszami procent dla Łukaszenki, 10% dla Cichanowskiej. <laughs> Oczywiście nie dowiemy się, Jakie były prawdziwe wyniki, ale właściwie na 100% można powiedzieć, że Ciechanowska je wygrała. Nie brakuje jakichś tam filmików, zeznań y, z komisji wyborczych, gdzie jest pokazywane, że, że y, Łukaszenka zdobył mniej głosów niż ona. Oczywiście potem te karty do głosowania zostały spalone, więc jakby też nie ma dowodów. To jest jak się słucha tego. Albo czyta się o tym, albo na przykład obserwuje się grupy lub czyta się newsletter outridersów, to troszeczkę wydaje się, że czyta się o takiej rzeczywistości równoległej, totalnie nierealnej, która jest wyjęta z książek science fiction. No w ogóle dyktatury mają to do siebie, że są miejscami bardzo odrealnione. Więc nie wiemy ile naprawdę z głosu zdobyła Cichanowskaja. Możemy raczej założyć, że ona rzeczywiście te wybory wygrała. Jest popularnym mem na Białorusi, że Łukaszenka zdobył 3%, dlatego, że była taka sonda internetowa, w której 97% głosu zdobyła właśnie Cichanowskaja. Po czym władze zablokowały tą sądę, że ona została zrobiona źle, w ogóle niedemokratycznie, i tak dalej. Ta liczba 3% głosów dla Łukaszenki jakoś tak utkwiła w zbiorowej pamięci. No i teraz możemy ją zobaczyć właśnie na jakichś plakatach, kartonach z hasłami, które noszą demonstranci, i tak dalej. No na pewno on nie zdobył 3% głosów, na pewno zdobył więcej, bo jakimś tam poparciem w społeczeństwie on się wciąż cieszył ale to na pewno nie poparcie na rzędu 80%, ani nawet myślę, że już nie 50%, a po tym, jak władze zareagowały na, na protesty wyborcze, czyli tym bardzo bestialskim stłumieniu e, protestów, no to ja jestem w stanie uwierzyć, że, że teraz rzeczywiście ma te 3%. Protestujący na ulicach nie tylko w Mińsku, ale na całej Białorusi domagają się nie tylko unieważnienia wyborów. No, oni się domagają przede wszystkim odejścia baćki, czyli e, ojczulka Łukaszenki. I to jest główny postulat. Domagają się wypuszczenia więźniów politycznych i oponentów Łukaszenki, także powrót do... Konstytucji z 1994 roku i przestrzegania jej. No i oczywiście do możliwości protestowania. No oni by chcieli generalnie całą zmienić cały system władzy, no i jakby. I to jest to hasło. Wiele więcej nie potrzeba, no to, tylko że to jest najtrudniejsze. Wydaje się, że zrobili już pierwszy krok, czyli ten najtrudniejszy krok, czyli rozpoczęli protesty, wyszli na ulicę, pokazują swoje zdanie, co jeszcze. Kilka lat temu było nie do pomyślenia, biorąc pod uwagę to, jak krótko Łukaszenko trzymał swoją opozycję. Protesty, które mamy teraz, to są największe protesty w historii Białorusi. Od trzech tygodni przez Mińsk przytaczają się marsze, tak po 200 tysięcy ludzi. <laughs> to jest tutaj szacunki się wahają między 150 a 250, no ale można założyć tam koło 200 rzeczywiście idzie. To jest potężna masa ludzi. No i poza tymi niedzielnymi marszami, każdego dnia w różnych punktach miejska. Odbywają się mniejsze akcje. To znaczy na placu niepodległości między pomnikiem Lenina a takim czerwonym kościołem. Zbiera się codziennie no, jakiś tam tysiąc, może dwa tysiące ludzi, czasami mniej, czasami więcej. Czasami plac jest ogrodzony przez Omon, wtedy nie można, no to wtedy gdzieś tam obok ludzie się zbierają albo maszerują po prospekcie niepodległości. Omon co wieczór tam zgarnie też parę osób, żeby był porządek, parę, paręnaście, parę dziesiąt. So... Robione takie łańcuchy Solidarności, czyli ludzie po prostu stają z flagami tymi biało-czerwono-białymi, białoruskimi, pokazują znak zwycięstwa, stoją przy drodze, samochody trąbią na znak Solidarności. Potem przychodzi policja, każe im się rozejść, oni się rozchodzą prędzej czy później, no i potem pojawiają się w innym miejscu. Niekoniecznie te same osoby, bo to jest przy wielu, wielu punktach Akademii Nauk, na stacji metra Puszkińska, gdzie został zabity pierwszy protestujący. No i wielu, wielu też. Mi miejscach w Mińsku i nie tylko w Mińsku? Możemy prześledzić już w tym momencie, jak wyglądało tłumienie protestów i jak się rozwija cała sytuacja w tym momencie, bo na początku było bardzo brutalnie, potem troszeczkę odpuszczono i wyglądało trochę tak, jakby Łukaszenko troszkę się zagubił w tym, co ma robić i nie wiedział do końca, jak do tego wszystkiego podejść. A teraz znowu wyprostowywuje swoją linię, stosując trochę inne metody, bardziej wysublimowane, ale cały czas dąży do tego, żeby utrzymać swoją władzę. Tak, to prezydent powiedział, że będzie bronił swojego urzędu do śmierci. No, jako dobry dyktator nie mógłby odejść pokojowo, prawda? Nie ma zamiaru odejść jak najbardziej. Ani nawet iść na jakiekolwiek ustępstwa. No i biega koło tego swojego pałacu z kałachem w otoczeniu na przykład swojego syna Coli, 15 piętnastoletniego, który też biega z kałachem, no i robi takie demonstracje siły, które wyglądają bardziej jako demonstracje właśnie bez siły człowieka, który się troszeczkę miota. Pierwsza reakcja, taka zupełnie instynktowna władzy, to było stłumienie szybkie tych protestów, czyli <laughs> zaraz po wyborach, które były 9 sierpnia, OMON, czyli takie ZOMO, można powiedzieć, białoruskie, zaczęło po prostu robić łapanki na ludzi. Zatrzymali koło 7 tysięcy ludzi, przepełniając zresztą wszystkie więzienia okoliczne. Łapali ludzi zupełnie losowych, nie, nie, nie na demonstracjach, znaczy na demonstracjach też, ale brali ludzi z przystanków, czekających na autobus, idących do pracy, wyciągali z samochodów, z tramwajów, w ogóle no, no zupełnie chora sytuacja i tych ludzi maltretowali. Zupełnie niewinnych ludzi, zupełnie ludzi, którzy nawet często głosowali tego Łukaszenkę być może. No naprawdę to było losowe. To byli głównie oczywiście mężczyźni. Kobiety to raczej na demonstracjach były wyłapywane. No i tam się działy rzeczy straszne. Tam to, to jest stalinizm, można powiedzieć w czystej postaci, bo, bo ci ludzie byli bici, łamane im były kończyny. Byli torturowani, byli torturowani gwałceni gumowymi pałkami. Niektórzy zostali zamęczeni na śmierć. Jest dużo osób zaginionych. So około 70 osób zaginionych wciąż. Na przykład, jak ja byłem na Białorusi, to się znalazł jeden chłopak powieszony w lesie. Policja stwierdziła, że samobójstwo to było. Całe szczęście jednak po tym początkowym pokazie siły i torturach i tym wszystkim, co się wydostało na zewnątrz do informacji publicznej, Białorusini nie zaprzestali swoich protestów, a wręcz naśliły się one. To naprawdę wkurzyło Białorusinów i efekt został osiągnięty dokładnie przeciwny, bo zamierzenie było takie, że zastraszamy społeczeństwo, żeby nikt nie wychodził z domu, bo wie, że może go tam coś złego spotkać. No, Łukaszenko robił to od wielu lat ze swoją opozycją, z niezależnymi dziennikarzami, którzy raportowali to, nawet prób Próbował to rozciągać do strefy blogosfery, dlatego większość ludzi, którzy raportują na temat tego, co dzieje się na Białorusi, wcale na Białorusi nie są. Chociażby y, młody bloger, który mieszka w Warszawie, 22-letni, który założył kanał Nexta. Dobra, wyszedł daleko do przodu, ale wracając do tej brutalnej akcji policji, ona odniosła skutek dokładnie przeciwny, to znaczy na ulicę rzeczywiście wyszli y, wkurzeni Białorusini. I wtedy ich wyszło te, te ćwierć miliona, może może dwieście tysięcy. No i z taką masą ludzi już się nie da nic zrobić. Nie da się ich spałować, nie da się ich... Znaczy można ich zastrzelić, można rzeczywiście strzelać do ludzi i wtedy oni być może się rozbiegną, a być może zaatakują oddziały milicji. No w każdym razie no, Łukaszenka trochę się wtedy pogubił i zobaczył, że trochę mu się grunt usuwa pod nogami. Pojechał na spotkanie w miejskiej fabryce traktorów i tam został wygwizdany przez robotników, którzy mieli być tym jego oparciem. Zresztą w kraju zaczął się też strajk generalny w wielu zakładach. No i to rzeczywiście go skołowało. Tak, tak przynajmniej jest takie sprawowe wrażenie. Wtedy milicja siły te omon odpuściły. To znaczy jak zniknęły w ogóle z ulic. Przez trzy dni trwał taki karnawał, można powiedzieć, gdzie ludzie chodzili z flagami i mogli robić, co im się podoba. No i potem, kiedy, kiedy władza zobaczyła, że tak naprawdę nie wynikają z tego jakieś konkretne kroki, no to pomalutku zaczęła Znowu wracać na swoje pozycje. No i pojawił się znowu omon na ulicach, pojawiła się milicja. Zachodzenie z flagami było się zatrzymywanym, już nie bitym, już nie gwałconym, ale tą flagę zabierali, za albo zatrzymywali na przesłuchanie, albo tam dwa dni aresztu, coś takiego. No i od tego czasu można powiedzieć, że trwa taka wojna podjazdowa. Liderów strajków w zakładach aresztowano. Strajki się skończyły w tym momencie, więc właśnie sytuacja jest opanowana. Tylko tyle, że ci ludzie bezczelnie sobie tych ulicach chodzą. No i o ile tego rzeczywiście niedzielnych marszy no nie da się zatrzymać, wczoraj w niedzielę próbowano. Bardzo zresztą tak zmyślnie on się ustawiał, blokował te ulice, ale był otaczany przez ludzi i tyle. No i, i już, już nie dało się nic więcej zrobić. Chyba mówię, żeby strzelać, ale. Strzelanie by skończyło się tylko jeszcze większą eskalacją tego konfliktu. Więc w tym momencie jest tak, że codziennie są jakieś demonstracje. Codziennie po tych demonstracjach, albo w ich trakcie milicja Omon zgarnia kilka, kilkanaście osób, już nie losowych, tylko tych właśnie, którzy które tam chodzą z flagami albo się jakoś wyróżniają. Omon utrudnia życie. Na przykład podczas jednej z demonstracji zamknął ludzi w kościele, bo te demonstracje odbywają się przed kościołem, kościołem katolickim zresztą, gdzie przeseł po polsku. No i w czasie takiej. Z, z mszy około 100 ludzi zostało zamkniętych, po prostu zabarykadowanych od zewnątrz. Po czym po jakiejś tam godzinie czy, czy jakimś tam okresie czasu ich wypuszczono po prostu. No to jest takie, takie utrudnianie życia, pokazywanie, że to jest nasz teren, a nie wasz. A ludzie z kolei krzyczą, że to jest nasze miasto, my jesteśmy tutaj władzą. No a władzą mówią, a możecie sobie krzyczeć, ale my i tak robimy swoje. No i teraz jest taki pad, no bo Łukaszenka nie ustępuje na krok. Demonstranci demonstrują, ale co z tego demonstrowania wynika? Bo tutaj jest bardzo ważną kwestią to, jak demonstranci sami siebie opisują, jakie mają wartości i czego nie chcą na pewno robić. W tym momencie, jak dochodzimy właśnie do tego, to zaczyna się okazywać, że może to, co dzieje się na Białorusi, Niekoniecznie można w tym momencie opisać jako rewolucję. Białorusini mówią, że nie chcą u siebie drugiego Majdanu. Łukaszenka też tego nie Oni chce. Oni się bardzo się... mocno odgradzają od tego. Nie chcą być porównywani do Ukrainy i nie chcą swojego Majdanu. W ogóle Białoruś nie chce być porównywana do Ukrainy. To jest ciekawe, bo. Tak e... blisko, a tak my daleko. My tutaj szukamy tych analogii. Byliśmy z Kasią na Majdanie. Ja, ja byłem też w takim dosyć gorącym okresie i to wyglądało rzeczywiście zupełnie inaczej. Przynajmniej na tym etapie rozwoju tej sytuacji na Białorusi, to w ogóle ciężko mówić tutaj o większych analogiach. Właściwie pod każdym względem, tak? Majdan był proeuropejski, antyrosyjski. Był okupujący. Był okupujący przede wszystkim. tutaj Białorusini po prostu przychodzą, przychodzą pomarszerują, pokrzyczą i się rozchodzą. Co mnie bardzo dziwiło. To jest niesamowite, bo Ukraińcy okupowali Majdan od grudnia, a nawet trochę od wcześniej, listopada. od listopada, ale takie prawdziwe zbiorowe okupowanie tego Majdanu zaczęło się w grudniu. i Po pierwszych strzałach śmiertelnych. Tak, i to w było bomba. w momencie, kiedy było bardzo zimno. I oni utrzymywali ten Majdan mimo tej temperatury, tego niesprzyjającego totalnie otoczenia i pogody. A w tym momencie w teorii m, na Białorusi można by było zrobić podobnie, a nawet fajniej jest w komfortowych warunkach. E, tylko pada czasami. Tylko Białorusi tego nie chcą. Białorusi w ogóle nie chcą być porównywani do Ukraińców. Białoruś zresztą lepiej rozwinięta, bogatsza z mniejszym poziomem korupcji, takiej przynajmniej na poziomie zwykłego człowieka. I tam też czysto, co Białoruśni uwielbiają podkreślać. I ja bym powiedział, że to jest w ogóle taki ładny, zadbany PRL z reklamami. Nie chciałbym, żeby to pejoratywnie zabrzmiało. To jest tak, jak, ja, jak sobie wyobrażam, jakby w PRL-u było ładnie i kolorowo, i kolorowi ludzie chodzili. I z dostępem do usług, internetu, i do tak. internetu, i do towaru. Ale jeżeli chodzi o architekturę, tylko ten styl, jaki na ulicach panuje, no to, to rzeczywiście to przypomina Troszeczkę PRL. Zresztą Mińsk jest przykładem miasta socjalistycznego, najlepszym przykładem miasta socjalistycznego w Europie, o czym pisze chociażby Artur Klinał w Przewodniku po Mieście Słońca. To jest książka, którą możecie zabrać w podróż do Mińska. To kiedyś musiało być w ogóle piękne miasto, podobne do Wilna, bo to ukształtowanie terenu, takie pagórkowate, świsłocz. Płynąca, przez środek miasta. Pięknie to wygląda, ale to do tego może jeszcze przejdziemy w części no turystycznej przed to, naszej rozmowy. No przed no przed COVID-em można było zaobserwować początek boomu na wycieczki do Mińska, ale jak wiadomo, w tym roku wszystko się zmieniło. No boom, to może za dużo powiedziane, bo w pierwszym kwartale tego roku 200 tysięcy ludzi raptem przekroczyło, znaczy Polaków pojechało na Białoruś, co na przykład w porównaniu z zachodnią granicą z Niemcami to jest 9 milionów. Tak? No tak, I oczywiście z tych 200 tysięcy większość to nie są turyści, czy właściwie. Podejrzewam, że 90% nie są turyści. Zaczęto mówić o tym, że można tam sobie pojechać. Zostały ułatwione procesy wizowe bardzo mocno. Te, w tym momencie można polecić sobie bezpośrednio do Mińska i już mamy od razu z miejsca możliwość przebywania tam. Nie musimy załatwić sobie dodatkowo wizy, więc jakby wyglądało na to, że będzie to nowy kierunek ciekawy dla tych, którzy chcą zobaczyć coś innego. Znowu zboczyliśmy z y, tematu y, rewolucji. Trzymajmy się tego słowa, wiedząc, że jest może nieprecyzyjne. Białorusini. Bardzo są przywiązani do tej idei pokojowych protestów. Znowu, w odróżnieniu do Ukrainy, tam ponad 100 osób zginęło, niebiańska sotnia tak zwana. Tutaj no, na razie mamy tych, tych 4 albo 5, zależy kto, to jak kto liczy, liczy. Ciężko ofiar jest w ogóle śmiertelnych, ale spokojnie można założyć, że tych ofiar jest więcej. No, no ale dobra, trzymajmy się tej liczby. Więc oni nie chcą tych ofiar, oni nie chcą konfrontacji, nie chcą siły używać. No i pytanie, czy bez, tego, czy bez tej konfrontacji, tylko metodami politycznymi można coś osiągnąć? Czy można pozbyć się dyktatora, prosząc go... Grzecznie o to, żeby wyszedł. Z drugiej strony, my sobie siedzimy tutaj na kanapie w Poznaniu i nam jest łatwo tak mówić. Natomiast ludzie, którzy tam wychodzą, ryzykują, ryzykują życiem. życiem no, dosłownie. I to nie jest żadne przenośnie. Ja się złapałem na tym po powrocie z Mińska, a byłem tam króciutko, trzy dni raptem. I w dodatku w takim okresie bez zaognienia sytuacji. Nie byłem też na tych wielkich protestach. Szczerze mówiąc, właśnie byłem zdziwiony, że ludzie się rozchodzą do domów około 19 po tym gigantycznym marszu, a o 19 miasto jest puste i sprawne. To to, to, na Ukrainie to było nie do pomyślenia. W poniedziałek Maria Kolesnikowa, czyli jedna z liderek sztabu Svetlany Cichanowskiej, zresztą jedyna postać z tej polityki wyborczej sierpniowej, która pozostaje i na wolności, i na Białorusi, razem z Wiktorem Babaryką, który pozostaje na Białorusi, ale nie na wolności. Ogłosili powstanie partii razem w mieście bez związku z naszą partią razem. A Wiktor Babaryka to ten kandydat, który zebrał podobno 400 tysięcy podpisów i nie został dopuszczony do wzięcia udziału w wyborach, a obecnie przebywa w areszcie. Więc oni założyli tą partię, no tylko co z tej partii, jak nie ma. Gdzie, gdzie ona wejdzie? Gdzie ona ma wejść? Kolejne to wybory przywo... też będą sfałszowane. To, to, trochę wygląda, to trochę wygląda jak rząd na obczyźnie. No, i tak takim rządem na obczyźnie jest też rada koordynacyjna. To jest takie jedyne. Pierwsze ciało, można powiedzieć, polityczne, w którego skład weszło kilkaset ludzi najwybitniejszych na Białorusi. Jest kilkanaście osób w prezydium tej rady. Jest tam m.in. Svitlana no bliska. Ja tak sobie myślę, że to właśnie Svitlana Aleksejewicz jest taką jedyną osobą, której, z którą reżim no nie, nie bardzo może cokolwiek zrobić. No, bo jest spróbuj. po pierwsze kobietą, właśnie. a kobiety tutaj się traktuje. No ciężko jest połować kobietę po prostu. To bardzo źle wygląda, zwłaszcza kobiety, które ma 72 lata. I dostała, Nobla. I dostała Nobla. Można ją zamknąć w areszcie domowym to jest najwięcej, co można zrobić. No już państwa, dookoła, cała opinia światowa. No, nie może przejść obojętnie wobec takiego faktu. No Mówiliśmy o książkach z Fitwan Aleksiejewicz w, w jednym z poprzednich podcastów o książkach. W każdym razie no bliska się nierwie do, do tej roli. Zresztą to chyba nie jest taka osoba, która by, by chciała liderować. Miałam już bardzo mocną charyzmę. No i właśnie. Ja jestem codziennie na tych protestach, byłem codziennie na tych protestach i tam nie ma liderów, tam nie ma jednej osoby, która by codziennie, co wieczór wyszła i coś pokrzyczała. Żeby była rozpoznawalna i żeby można było powiedzieć, że może być twarzą protestów. Y Ulicznych. Owszem, tam są osoby, które się przywijają, które jakby tam animują te protesty, ale to nie jest dalej lider. A że przez trzy tygodnie tego się nie udało wyłonić, no to na pewno jest porażka. No trzeba podkreślić to, że przyczyną tego, że nie dało się ich wyłonić jest to, że Łukaszenko przez wiele lat pracował nad tym, żeby tej opozycji nie było. I dalej pracuje. I dalej bardzo intensywnie pracuje, chociażby biorąc pod uwagę przedwyborcze aresztowania. No i tutaj ciężko by było nagle sobie znaleźć kolejnego lidera, który będzie ryzykował swoje życie i po prostu stanie na czele tych ulicznych protestów. No a jeżeli tacy liderzy się rodzą, tak jak w strajkujących zakładach, no to są odławiani Rzybciutko. i aresztowani. No, no i no niestety tak to w tym momencie wygląda. Także tutaj też, no znowu mówimy to z pozycji kanapy w Poznaniu. A to nie... Wychodzenia na ulicę. Bo zastanawialiśmy się chociażby z naszymi znajomymi, jakby to wyglądało, gdyby w Polsce była taka sytuacja, ilu z nas miałoby na tyle odwagi, żeby stanąć na ulicy, protestować. I być tam osobą chociażby publiczną w jakikolwiek sposób, czyli pokazywać się z imienia i nazwiska. No warto też powiedzieć, z czego wynika taka siła systemu. To jest jedynowładztwo, czyli brak trójpodziału władzy i brak niezależnych sądów. Ale znaczy, trochę że... też znajomo to brzmi. Znaczy, dzięki Bogu w Polsce sądy są niezależne cały czas. I naprawdę miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo to jest to, to dokładnie to, co odróżnia nas od Białorusi. To, że jeżeli nam się zechce wypowiedzieć złe słowo na temat tej władzy czy też innej, możemy liczyć na niezależny proces. Natomiast na Białorusi z automatu jesteśmy skazani, właściwie jeszcze przed, przed pójściem do sądu. I, i, I to jest ten problem, że nic nas po prostu nie chroni. Nie chroni nas prawo międzynarodowe, nie chroni nas sąd, nawet ta pomoc, która przecież jest w Polsce zbierana. Pod podcastem się zamieścimy parę miejsc, gdzie można wpłacać pieniądze na pomoc Białorusinom, bo to rzeczywiście jest potrzebne dla ludzi, którzy są zwalniani z pracy. Każdy uczestnik protestów, tam gdzie się da nagrywać, no to to jest nagrywane. Na tych łańcuchach Solidarności jest bardzo proste, bo ludzie stoją w łańcuchu. Więc chodzi sobie przed tym łańcuchem tajniak, który się nie kryje z tym, że jest tajniakiem, tylko tyle, że ma maseczkę, dlatego na Białorusi nikt nie nosi maseczek, co jakby sprzyja teoretycznie koronawirusa. Wirusowi, ale z drugiej strony przecież baćka powiedział, że koronawirusa nie ma, więc też nie ma problemu. Więc chodzi taki człowiek, filmuje przed, tobie przed nosem, twoją twarz, potem bezczelnie z głośników mówią, że wasze działania zostały zarejestrowane i zostaną wyciągnięte konsekwencje. No i, i nikt nawet mu... No, słuchajcie, jest 100 osób, dwóch tajniaków i nikt tym tajniakom krzywdy nie zrobi. Nikt mu nie wytrąci tej kamery z ręki, nie rozbije jej. To nie byłoby trudne naprawdę. Ale Białorusini protestują pokojowo. I są bardzo, bardzo... Przywiązani do tych swoich założeń, według których te protesty się odbywają, no i jest to godne podziwu wręcz. Na pewno, z moralnego punktu widzenia, absolutnie tak. Z praktycznego to już kwestia dyskusyjna, no ale z drugiej strony z praktycznego znowu mówimy, że ci ludzie ryzykują życie. A ci, co są nagrywani, ryzykują pracę. Jeżeli pracują w budżetówce, są nauczycielami i tak dalej, to no zostaną wyrzuceni prawdopodobnie z tej swojej pracy, no i wtedy te pieniądze, które my dla nich zbieramy, no będą im no, niezbędne do życia. Ціля дусти все To może wcześniej powinniśmy powiedzieć, ale dlaczego Białorusini wcześniej też nie powstali, dlaczego masowo nie powstają, do tej pory dlaczego masowo nie powstawali, mówiłem, że oni się odróżniają od Ukrainy, są bardziej rozwinięci, tam poziom życia nie jest zły. Przeciętna pensja to jest 1600 zł. Okej, okay, to jest dużo mniej niż w Polsce, ale mieszkania są tańsze, transport jest tańszy. Jeżeli chodzi o jedzenie w restauracjach to jest różnie, bo, bo w McDonaldzie jest śmiesznie tanio w porównaniu do Polski, a w restauracji już jest bardzo zbliżony. Także niektóre rzeczy zresztą mamy w Polsce dużo tańsze niż na Białorusi. Elektronikę na przykład. To... Tak, tutaj właśnie wchodzi nasza Polska Wschodnia i nasze Podlasie, bo już od wielu lat obserwujemy duże wycieczki w cudzysłowie Białorusinów. No nie, nie w cudzysłowie, prawda? No jeżdżą. Przyjeżdżają właśnie chociażby do Białego Stoku na zakupy i mm, dzięki magicznemu Tax Free. Wyjeżdżają z ogromną ilością tańszej elektroniki. Tak, z czym to teraz zostało ograniczone, bo chyba tam można kupić. Jest jakiś tam limit sztuk na rok, który możesz kupić jeden telewizor, laptop i tak dalej. Chociaż to pewnie można obejść, no ale nie wnikając w to. W każdym razie na Białorusi sytuacja ekonomiczna. Teraz się bardzo pogarsza, ale nie jest tragiczna. Ci ludzie nie głodują, mają za co żyć, nawet godnie żyć, można powiedzieć. No więc taki prosty robotnik, czy osoba, która powinna zajmować się rodziną, a nie jakimiś tam zwniosłymi ideami, no to oni nie mają za bardzo powodu, żeby strajkować, żeby zwłaszcza, że porównują się przede wszystkim do Ukrainy czy też do Rosji, a nie do Polski czy Litwy, na przykład. Chociaż, znowu, nie jest wielkim problemem dla Białorusina wyjechać do Europy. To też nie wyobrażajcie sobie, że to jest jakaś tam Totalnie straszna bariera. Tak. Schengen wizę oni dostają właściwie no z automatu. Może nie, nie, nie tyle z automatu, ale no nie jest to trudne. Trzeba tam oczywiście te kilkadziesiąt euro zapłacić oprócz tej sytuacji, która jest teraz, no bo teraz Polska no, ca porozumiała te, te, te przepisy. Natomiast dużo Białorusinów jeździ do Europy, no do Polski też, też wiemy o tym. Także oni wiedzą, jak się u nas żyje i to też oczywiście rodzi pewną frustrację. Natomiast znowu, to nie jest tak, że jest między nami jakaś gigantyczna przepaść. Ważną rolą wśród protestujących pełnią kobiety. Jest takich kilka ogólnych odniesień do tego, co się dzieje na Białorusi i właśnie Jednym z takich są kobiety. Powiedziałaś o rewolucji telegramu i rewolucji kobiet, i do tego chyba też teraz przejdźmy. To znaczy kobiety podtrzymały tę rewolucję, te protesty. Nie bójmy się tego powiedzieć. To już pomijając to, że kandydatka na prezydentkę jest kobietą, jej członkini sztabu są kobietami, to kobiety. Wychodzą na ulicę w marszach, w łańcuchach. W sobotę był taki marsz kobiet, 10 tysięcy kobiet szło. Oczywiście tam byli też mężczyźni, ale no głównie chodziło o kobiety. Im drogę też zagrodził Omon. No i one. O, obeszły ten omon, przełamały ten, 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 ten kordon omonu. No bo co z tymi kobietami zrobić? No, naprawdę, pałowanie kobiet wygląda bardzo źle. Białorusinki są piękne, dumne i zdecydowane. I wygląda na to, że bardzo odważne. W ogóle na obszarze Związku Radzieckiego, ale szczególnie w tych słowiańskich krajach Związku Radzieckiego, no też panuje taki kult kobiety troszeczkę. Tam święto kobiet jest jednym z najważniejszych świąt w roku. Kobieta nie płaci w restauracji. Na co faceci Białorusini. I narzekali przy mnie, no ale okej, okay. byśmy jeszcze bardziej wkurzyli społeczeństwo, gdybyśmy je aresztowali, gdybyśmy je, je połowali. Więc tego się nie robi, a jeżeli się robi, to w ograniczonym zakresie. Oczywiście nie brakuje zdjęć kobiet zmaltretowanych również po tych protestach. Jedna z dziennikarek na przykład została postrzelona gumową kulą z bardzo bliskiej odległości, leży w szpitalu. Są takie przypadki jak najbardziej. Natomiast no, no, Łukaszenka na widzę, że nie wie za skalę, bardzo, co zrobić z tymi kobietami. Bo na dużą skalę nie możesz z nim mi Zrobić za dużo. Tak, wychodzą też babcie starsze. No, 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 to jest piękne, mogę. ta solidarność jest naprawdę piękną sprawą. Ja nie chcę generalizować, ale obserwuję, że jak wkurzą się kobiety, to nawet biorąc pod uwagę to, co działo się z czarnymi protestami w Polsce, no to nie odpuszczą. Tego, że to jest rewolucja kobiet, powiedziesz, że to jest rewolucja telegramu. Tak. I to jest właśnie znak dzisiejszych czasów. Bo już chociażby w Hongkongu w czasie protestów aplikacje mobilne miały bardzo duże znaczenie wśród protestujących. Bo w teorii i w praktyce, jak jest na Białorusi, wyłączenie internetu jest możliwe. Wyłączenie sieci komórkowej jest możliwe. Co oznacza, że... Jeżeli nie mamy odpowiednich kanałów komunikacji, to odcinamy protestujących od możliwości komunikacji między sobą, co oznacza, że przy tak ogromnych protestach nie wiemy na przykład, co dzieje się z tyłu. A w tym czasie z tyłu może na przykład atakować policja. Dlatego w Hongkongu używano FireChat, czyli takiej aplikacji, która nie potrzebuje dostępu ani do internetu, ani do sieci komórkowej. Polega ona na tym, że osoby, które mają zainstalowane aplikacje w telefonie, są takimi swoimi nadajnikami, takimi listonoszami, posłańcami. Musimy mieć odpalone Wi-Fi i musimy mieć. Odpaloną tą aplikację bluetooth, i nie potrzebujemy wtedy Wi-Fi ani połączenia z siecią. Informacje z tej aplikacji są przenoszone po prostu z telefonu na telefon. Telefony powinny być w odległości maksymalnie od siebie 60 metrów, by ta informacja została przerzucona przez kolejny telefon, i kolejny i kolejny, i w ten sposób. Yy, żeby informacja dochodziła do wszystkich uczestników marszu lub protestu, co daje niesamowite możliwości. Dodatkowo tam jest możliwość przerzucania informacji, które są publiczne do wglądu wszystkich użytkowników, a także prywatne, co oznacza, że nasza prywatna wiadomość, która jest zaszyfrowana, przechodzi przez ileś telefonów innych użytkowników, nieodczytana i dochodzi do naszego odbiorcy. No, niesamowicie skuteczna aplikacja, która pomogła w Hongkongu. Nie została jednak wybrana główną aplikacją na Białorusi, bo na Białorusi protestujący używają Telegramu. Dodajmy, że Telegram też był bardzo popularny w czasie protestów w Hongkongu. Oczywiście. No i w ogóle, co to jest ten Telegram? Coś między WhatsAppem, Twitterem i Messengerem, który łączy wszystkie takie najważniejsze funkcje tych wszystkich aplikacji w jedno medium użytkowe. Aplikacje, które nie można cenzurować. Jak nie działa internet, to, no to nie działa. A rzeczywiście, no, jak byłem na Białorusi, to kilka razy ten internet nie działał, ale no, jest tam wolność komunikacji, aplikacja jest też szyfrowana, więc władza nie może się dowiedzieć, kto nadawał daną wiadomość, no jeżeli nie ma oczywiście podanego źródła. No i teraz, skąd się wziął Telegram? Musimy się cofnąć parę lat. Jest taki człowiek jak Paweł Durow, to jest rosyjski chłopak w moim wieku, rok starszy, który założył portal W Kontakcie. W Kontakcie to rosyjski odpowiednik Facebooka, najpopularniejsza sieć społecznościowa, teraz troszeczkę już mniej popularna. Ze względu na to, że została po prostu bardzo szybko przejęta. Nie tak bardzo szybko, bo durow się bronił przed tym bardzo dzielnie i dopiero w 2014 roku został zdymisjonowany z pozycji CEO swojej własnej firmy. On został zmuszony do sprzedania części udziałów po prostu serwisowej Mail.ru, który z kolei jest kontrolowany przez oligarchów, kontrolowanych przez rząd. No generalnie teraz władza ma dostęp do kont użytkowników, władza może cenzurować w kontakcie. Wcześniej tak nie było. Paweł Durow i jego brat Nikołaj zostali zmuszeni, czy też wybrali emigrację. Z Rosji zostali by obywatelami państwa St. Kitts i Nevis. Kto nie wie, gdzie to jest, nikt sprawdzi na mapie. No i od tego czasu już się w Rosji nie pojawili, nie chcąc powtórzyć losu Michała Chodorkowskiego, na przykład, ale są wielkimi krytykami polityki Putina. No i Durow stworzył aplikację Telegram, która ma być znowu przestrzenią wolną od cenzury w internecie. Mm i inwigilacji. W Rosji to szybko zdobyło popularność, na co rząd rosyjski nakazał udostępnienie danych o użytkownikach, na co Durow oczywiście pokazał środkowy palec. No, jest na, już poza Rosją, więc może. Na co sąd, oczywiście właśnie rosyjski sąd zakazał działalności Telegramu, co nie przyniosło żadnych efektów. W końcu w tym roku Telegram jest ponownie legalny w Rosji. A na Białorusi w tym momencie to jest główny kanał do komunikacji między protestującymi. Tutaj na żywo można zobaczyć, co się dzieje, jakie są ruchy ludzi, jakie są ruchy policji. Dziesiątki, setki, może nawet tysiące ludzi jednocześnie wysyłają do jakby Absolutny. głównych grup dane, zdjęcia, filmy. Także w tym momencie wszystko widzimy w czasie rzeczywistym, co się dzieje i to też pozwala nam reagować. To w pracy dziennikarza jest to bardzo, bardzo przydatne. I takim głównym kanałem na Białorusi jest kanał Niechta, czy też Nexta, jeżeli po polsku byśmy tak. to czytali. To jest z 22 lat. Który mieszka w Warszawie. Z pan pociło. Jego film na temat przewinień Łukaszenki, ponad godzinny, jest do zobaczenia na YouTubie. My go podlinkujemy w opisie podcastu. Oczywiście został zakazany na Białorusi. On też został skazany. Jako terrorysta filmowy, coś w tym stylu, właśnie przez ten film. No, oczywiście, nie ma wjazdu, ale. Jego rodzina też jest już w Polsce. Tak, ale właśnie na odległość prowadzi ten jeden z bardziej popularnych kanałów, zarówno na Telegramie, jak i kanał na YouTubie właśnie, który pokazuje, co dzieje się na Białorusi. Natomiast na Białorusi to jest już w tym momencie najpopularniejszy kanał. W tym momencie widzę, że ma 2 miliony 100 tysięcy subskrybentów. Oczywiście znaczy, to nie jest jeden człowiek, który to prowadzi, to się, się nie da, to jest grupa w tym momencie ludzi, którzy zbierają informacje i przekazują je dalej. No i tutaj jest ciekawa kwestia samych dziennikarzy na Białorusi. Jeszcze chcę powiedzieć, że oni nie... Nie, nie można powiedzieć, że oni sterują, że liderują temu protestowi. On jest to centrum informacyjnym i poniekąd jakoś pływają też na te, na te protesty, bo dają te informacje o marszach, wyznaczają te miejsca poniekąd. Także no... Ten kanał jest jakimś takim wirtualnym liderem, co, co ciężko w ogóle ująć jakieś sensowne ramy, bo nie było takiej sytuacji wcześniej jeszcze, że nie ma realnego fizycznego lidera. Natomiast jest lider internetowy, taka hydra o tysiącu głów. Dlaczego tak ciężko ją zlikwidować? Dzięki temu także odpowiedzialność rozkłada się pomiędzy ludzi i jest troszeczkę łatwiej przełknąć całą tą sytuację. Ale czy są jeszcze tradycyjni dziennikarze? No właśnie, tak. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem, czy mnie wpuszczą na Białoruś. Dlatego pojechałem z minimum sprzętu, z jednym aparacikiem. To jest zaleta aparatu, który mam, że jest bardzo mały. I wygląda dość niepozornie. Jeżeli się tak. nie znasz na aparatach, to sobie myślisz, że przyjechał chłop bawić się tak, tak. No zupełnie i, nieszkodliwy, i takiego chłopa zero profesjonalizmu. Zgrywam. Poza tym też jestem pilotem wycieczek, co też jest zawsze dobrym powodem, żeby odwiedzić jakieś miejsce, żeby zrobić research. A rzeczywiście... Podejrzewam, że za jakiś czas do Mińska będę też prowadzał ludzi, bo to ciekawe miasto. Bez lamp, bez statywów, bez komputera. No i rzeczywiście zostałem wpuszczony. Z takich rozmów z innymi ludźmi wynika, że to jest dosyć losowe. Niektórych wpuszczają, innych nie. Być może to zależy od, po prostu czysto ludzko od sympatii politycznych, pograniczników, którzy jedni mogą być za Łukaszenką inni nie. To tylko takie moje spekulacje trudno mi powiedzieć. W każdym razie na, na Białorusi tych dziennikarzy no jest sporo, ale szczególnie w ostatnim tygodniu, w środę, w czwartek, były łapanki. I znowu, łapano, zatrzymywano bez przemocy dziennikarzy z akredytacjami, czyli tych zupełnie legalnych dziennikarzy. No i niektórym odebrano akredytację, niektórych wydalono z Białorusi, nawet tych takich uznanych mediów, a ci, co na przykład nie mieli akredytacji, tak jak ja na przykład, no to byli wywalani z pięcioletnim zakazem wjazdu. Co i tak, umówmy się, jest dużo mniejszą karą niż na przykład bycie społowanym, czy o też. Y, w Tak, czy też zgwałconym więzieniu. No i cóż, Łukaszenka myśli, tak mi się wydaje, że myśli, że, że, że ograniczając obecność mediów międzynarodowych, ograniczy też ilość informacji, które wychodzą z Białorusi. No ale dzięki właśnie Telegramowi i mm. mediom społecznościowym to jest zupełnie naiwne myślenie. Trochę nie dzisiejsze. Tak? Y, jakby nie zauważał tego, że gdzieś tam wszystko się pozmieniało? I dzięki nowym technologiom też można troszeczkę inaczej myśleć o rewolucji. Bo pytanie w tym momencie, czy w dzisiejszych czasach rewolucja nadal potrzebuje jednej osoby, twarzy, która będzie filmowała to w realu, oraz tego, żeby. Próbować przemocą odpowiedzieć na brak reakcji dyktatora. I to jest bardzo dobre pytanie, z którym moglibyśmy Was zostawić, chyba że Wy, nasi szanowni słuchacze, Macie jakieś przemyślenia na ten temat albo odpowiedź. Na to, jak będą wyglądały rewolucje, to wtedy podzielcie się z nami proszę w komentarzach na Facebooku, Instagramie czy tam YouTubie, bo to bardzo ciekawy temat. A może się wyłoni jakaś odpowiedź po tych protestach. Ja bym był skłonny, jednak mówi, że tak, że rewolucja potrzebuje lidera i potrzebuje tego lidera na miejscu. Ale czy tak będzie, to zobaczymy. W opisie do podcastu zostawimy Wam wszystkie kanały informacyjne dotyczące właśnie Białorusi, na których można bez problemów śledzić, jak wygląda sytuacja, często na żywo. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia Kuby, które przywiózł z Białorusi. które nie są jakoś dramatyczne zupełnie, bo tak jak mówię, ominęły mnie te największe protesty i byłem w spokojnym okresie. Ale pokazują, jak wyglądają ludzie, jak się zachowują na ulicach, i możecie zobaczyć chociażby, jak wyglądają te. Jak wygląda codzienny miejsk w czasie protestów. Zapraszamy Was na naszego Facebooka oraz stronę internetową, gdzie cała galeria zostanie umieszczona. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, będziemy wrzucać informacje na Instagram, na Stories. A już za dwa tygodnie, jak dobrze pójdzie, być może pojedziemy do Czech. I porozmawiamy z naczelnym czechologiem Polski, czyli Mariuszem Szczydłem. Zapraszamy.